Czy teraz rozumiesz? Czy dostrzegasz konieczność działania bez względu na cenę? Geralcie, otwórz oczy, zrozum! Gdyby nie obawa, że uciekniesz, zaprowadziłbym cię do szpitala Lebiody. Leczą tam takich jak ty. Niby jesteś bystry, ale w dalszym ciągu nic nie rozumiesz. Ścigając mnie, udowodniłeś, że mam rację. Zmierzyłeś się z niebezpieczeństwami, jakie czekają ludzkość, i przeżyłeś. Jakubie de Aldersberg, sęd się kończy. Śpiesz się z tłumaczeniem, chociaż to niewiele zmieni. Jeszcze jest czas, możesz zmienić zdanie. Wyobraź sobie tysiące ludzi przemierzających skute lodem pustkowia. Czy dałbyś radę ich obronić? Ty i garstka pozostałych przy życiu wiedźminów? Pełnych wątpliwości? Takich jak Berengar? To niemożliwe. Tylko bracia więksi są w stanie tego dokonać. Ale potrzebują dowódców, nauczycieli. Potrzebują kogoś takiego jak ty. Zrewanżuję się propozycją. Poddaj się, de Aldersberg. Wycofaj z wyzimy swoich mutantów i ukosz się przed królem. Uratujesz wiele istnień. Jesteś bardzo pewny siebie. Udzielę ci lekcji. Bolesnej lekcji.
Salamandra dogorywa. Niebawem będzie tylko wspomnieniem. Salamandra nic nie znaczy. Była tylko cząstką chaosu. Narzędziem szaleńca, którego przed chwilą zabiłeś. Wciąż nie znasz swojej przeszłości. Nie wiesz, dlaczego przywrócono cię do życia. Nie odnalazłeś swego przeznaczenia. Słowa, słowa, słowa. Pozwól zatem, że przypomnę twoje słowa. Jest śmierć, ale jest też wybór. Nie będę się oglądał przez ramię. Znajdę salamandrę i wypełnię przeznaczenie. Myliłeś się. Przybyłem, aby zabrać duszę człowieka, z którym nieraz krzyżowałeś drogi. Tak jak zostało zapisane. Możesz ze mną walczyć, ale rezultat zawsze będzie ten sam. Śmierć. Zależy tylko czyja. Dla mnie to dość istotna różnica. Mnie zabić nie można. Zdołasz tylko odroczyć swój koniec. Ale on i tak nadejdzie. Zajmijmy się jednak tym, który już nie żyje. Spójrz na swe czyny, Wiedźminie. Stałem za twymi plecami, gdy przybyłeś do Kermoren, zwiastując upadek twierdzy. Obserwowałem cię, gdy sądziłeś mieszkańców w Podgrodzie i odszedłeś, zostawiając za sobą krew i ogień. Sprowadziłeś śmierć na Raymonda. Narażałeś Szen w imię własnych celów. Z każdym twoim krokiem jest chaos. Zostawiłeś za sobą dziesiątki istnień zaszlachtowanych wiedźmińskim mieczem. Współtworzyłeś podwaliny żelaznej dyktatury fanatyków zakonu. Opuściłeś Wyzimę, zostawiając za sobą chaos. Tylko po to, by sprowadzić zagładę na odmęty. Każda twoja decyzja pociąga za sobą dalsze zniszczenia. Każdy wybór prowadzi do większego zła. Zakon, którym oddałeś władzę, planuje usunąć każdego, kto nie jest w pełni człowiekiem. Jak się z tym czujesz, ty mutant? Przestań. Nie broń się, Wiedźminie. Jesteś zwiastunem burzy. Idealnym narzędziem zniszczenia. Gdziekolwiek idziesz, postępuje za tobą śmierć i chaos. Zarówno teraz, jak i przed laty, zaakceptuj to. Nie broń się. Dokończ to, co zacząłeś. Oddaj mi kolejnego człowieka, którego życie zniszczyłeś. Jakub de Aldersberg jest mój. Przeciwstawiasz się mnie. Czuję twoje zmęczenie po walce. Życie powoli wypływające z ran. Każda kropla przybliża cię do śmierci. Nie dasz mi rady. Odstąp. Nigdy. To sprawa między nim a mną. Przecież i tak go zabijesz. Owszem, tak zdecydowałem. Powody są moje i nic ci do nich. Zejdź mi z drogi, póki możesz. Za chwilę będzie za późno. Chcesz walczyć? Niech i tak będzie. Tu skończy się twoja ucieczka przed śmiercią. Dobądź miecza. Już się bałem, że wybierzesz szachy. Ooh!
na potwory. Obudziłeś się, Geralt. Już zaczynałem się niepokoić. Jaskier? Gdzie jest Wielki Mistrz? Parę kroków stąd. Nie żyje. Strach mnie obleciał. Myślałem, że też się nie obudzisz. Już po wszystkim, choć nie śniłem o przyjemnych rzeczach. Długo mnie nie było? Trochę przegapiłeś. Powstanie stłumione. Foltest odzyskał kontrolę nad miastem z dużą pomocą zakonu. Jak się ma Siegfried? Był tu jeszcze przed chwilą. Pilnował cię, dopóki nie przyszedłem. Niechętnie odchodził, ale służba nie drużba. Ciekawe, jak sobie poradzi na stanowisku wielkiego mistrza, rzucony w wir polityki. Miejmy nadzieję, że dobrze. A jak twoje sprawy? Udało się? Tak. Ostatni element ma przy sobie The Aldersberg. Odbiorę go i dokona się.